Dzień dobry serdecznie Państwa, witam. Drugi dzień listopada to dzień wyjątkowy i powiem Państwu szczerze, że zaprosić kogoś na filiżankę kawy nie jest łatwo, bo ciężko rozmawia się o polityce, gospodarce, ekonomii. Znalazłam temat. Temat, który właśnie z tym dniem można powiązać. Moim gościem jest dziś Andrzej Chochuł i Wszystko jasne z Zaduszki Jazzowej. Witam serdecznie Panią, witam serdecznie Państwa. Panie Andrzeju, właśnie zaduszki to słowo, które Panu kojarzy się z wielkim przedsięwzięciem. Sięgając do historii, to 1954 rok, Kraków. Pierwsze zaduszki, które stały się taką tradycją. Pan jest animatorem, pomysłodawcą, inicjatorem, aby to wydarzenie trafiło do Ostrowca Świętokrzyskiego. Za chwilę, w niedzielę, 29. zaduszki jazzowe. I nie o polityce, w sobotę, przepraszam. Tak. I nie o polityce, nie o ekonomii, a o muzyce chcę dzisiaj porozmawiać i właśnie o tym sobotnim wydarzeniu. Panie Andrzeju, czy prawdą jest, że jazz wcale nie wpada w ucho? Jazz wpada od razu w serce i w nim zostaje? No dokładnie tak jest. Szczególnie jazz trafia do osób wrażliwych, bo do osób niewrażliwych podejrzewam, że nie trafi. I tu bym trzeba przytoczyć słynne powiedzenie, które powiedział kiedyś Frank Zappa, że niektórzy nie zauważą nawet muzyki, gdyby podeszła do nich i ugryzła ich w tyłek. Także tak to wygląda. No jak to z tym jazzem jest? No, muszę troszeczkę się cofnąć kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do tyłu, że ja sobie ten jazz tam gdzieś grywałem na studiach i koncertowałem w kraju i za granicą. I trafiłem do Ostrowca i do Miejskiego Centrum Kultury. Tą imprezę zaproponowałem w 89 roku w listopadzie. I tak z roku na rok organizuję ten festiwal. I myślę, że dzięki tej imprezie Ostrowiec znalazł się na jazzowej mapie Polski, co powinno nas cieszyć wszystkich mieszkańców. 29 edycja pokazuje, że trafił jazz do Ostrowczan i został w sercu. Czy trudno jest przekonać publiczność do tego gatunku muzycznego? Bo coraz częściej dominuje muzyka pop, muzyka disco polo, to są tłumy. Do kogo adresowany jest jazz? Bo trochę mi tu już Pan odpowiedział na to pytanie, że to do ludzi wrażliwych. No ale ilu jest wrażliwych ludzi w Ostrowcu? No właśnie, trzeba by to policzyć, ale chyba nie za wielu, aczkolwiek z roku na rok tych słuchaczy przybywa. No właśnie, pierwsze, drugie, trzecie, piąte. No ile ludzi słuchało wtedy jazzu, ile osób przychodziło? Czy to byli przyjaciele Andrzeja Chochowa, czy to byli przyjaciele jazzu? W pewnym sensie tak. Na pewno te pierwsze zaduszki wyglądały tak, że więcej było wykonawców niż słuchaczy. No ale przez tą konsekwencję tych koncertów dnia dzisiejszego okazuje się, że od tygodnia już nie ma miejsc wolnych, więc będziemy bilety sprzedawać przed koncertem i robić dostawki. Myślę, że każdy, kto przyjdzie, to wygodnie usiądzie i wysłucha muzyki. Nie unikniemy tego, żeby zareklamować te zaduszki jazzowe już od paru lat tradycyjnie w hotelu Akademia. Ilość miejsc? No, tam chyba 150 osób wejdzie, nie więcej. Ale jak na koncert jazzowy jest to bardzo dużo osób. No właśnie, bo jest to jednak muzyka kameralna. 150 osób odbiorców, zmieniająca się plejada gwiazd, bo przeglądając historię zaduszek jazzowych, możemy być dumni, jesteśmy na mapie jazzu zauważani. To zacznijmy od tego, kto w tym roku? No w tym roku niewątpliwą gwiazdą będzie Ewa Uryga, świetna wokalistka jazzowa, która przywiezie ze sobą córkę Oliwię i będzie akompaniował im multiinstrumentalista Darek Ziołek, który będzie grał na klawiszach, jak również na gitarze basowej. Następnie wystąpi raper SKU Bay, który będzie występował z zespołem Tomka Nowaka, jest to trębacz jazzowy i właśnie ze swoim kwartetem będzie grał. I jak również ja
Może odwrotna kolejność, bo ja właściwie ten festiwal zawsze otwieram i w tym roku też otworzę i zaproponuję muzyków z Ostrowca, którzy staną pierwszy raz na tej scenie ze mną. No właśnie, nowa formacja Andrzeja Chochoła. Jazz nie lubi przypadku, więc nieprzypadkowy jest dobór muzyków i artystów wokół Andrzeja Chochoła. Kto zagra i dlaczego akurat te osoby się pojawią? No, mogę tylko tyle powiedzieć, dlatego że nie wszystko powinienem mówić, niech coś zostanie tajemnicą. Będą to ludzie z Ostrowca bardzo wrażliwi. Jest to typowy przykład ludzi, gdzie muzyka ich znajduje, a nie na odwrót. Bo jeśli jest na odwrót, to często zdarza się to tak, że sam wykonawca się męczy i ci, którzy muszą tego słuchać. Jazz integruje? No na pewno. No przecież siedzimy przy stoliku, słuchamy, popijamy drinki. No, najlepszym narkotykiem okazuje się jest muzyka, także jeśli chcemy się dobrze poczuć i wyluzować, no to słuchajmy jazzu, spotkajmy się tam i zintegrujmy się. To teraz jeszcze wracam do historii. Która edycja zaduszek jazzowych, tych ostrowieckich, najbardziej zapisała się w sercu Andrzeja Chochoła? Ja myślę, że każda, bo każda jest inna. Na przestrzeni tych lat powstawały płyty, w których brałem udział z różnymi wykonawcami, którzy też u nas brali udział w festiwalu. No, 20 zaduszki jazzowe, promowałem płytę Here We Go, na której grał słynny saksofonista z Nowego Jorku, Bill Evans. Na 25 też promowałem swoją płytę It's Grey Again. Zbliżamy się do 30. Też planuję nagrać płytę i jakoś to podsumować. No właśnie, za chwilę te jubileuszowe 30, bo my tak lubimy co 5 lat tworzyć wydarzenia historyczne. Czy już dzisiaj ma Pan jakiś konkretny plan, czy już możemy zdradzić, że okej, 29 w sobotę, ale za rok to będzie się działo? Ja myślę, że za organizację 30 zaduszek zabiorę się zaraz po 29, żeby ze wszystkim zdążyć. No chciałbym, żeby wielkie gwiazdy zagrały w Ostrowcu, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli tych wspaniałych muzyków. Na pewno zagram ja. No szykuje się ostra porcja, mocna dawka muzyki jazzowej, improwizowanej na 30-lecie, ale nie wiem dokładnie, jeszcze kto wystąpi. Wiem, że na pewno ktoś ważny. Patrząc na plejadę gwiazd, która już była w Ostrowcu, łatwo, trudno, może to nie są najszczęśliwsze określenia, ale pytam wprost, czym przyciąga Pan artystów do Ostrowca Świętokrzyskiego? No, na pewno tym, że ten festiwal istnieje, więc mnóstwo ludzi dzwoni do mnie, solistów, solistek, wykonawców zespołów i tak dalej, i tak dalej. No i to, że to jest po prostu kolejna edycja, no też o czymś po prostu świadczy, że to są jakieś tradycje, że tu się coś dzieje, że są fajne dźwięki. Jeśli ktoś przyjdzie raz na te zaduszki, to się okazuje, że już przychodzi z roku na rok, czyli się okazuje, że ten jazz jest jednak zaraźliwy, pozytywnie. Na pewno w tym roku też się pojawią osoby, których nigdy nie widziałem. Myślę, że im się to spodoba i przyjdą również w przyszłym roku. Ostrowiec Świętokrzyski przekonał artystów do jazzu, przekonał, z tego co Pan mówi, również publiczność. Chodzi mi po głowie takie pytanie. Nie w sali koncertowej, w hotelu, w sali restauracyjnej, no i najbardziej tradycyjne. Można? Można, tak. To jest, jazz jest muzyką improwizowaną, mówiąc najogólniej, chociaż tam wszystko spięte jest w określone ramy, czyli tematy, chorusy, harmonie i tak dalej, ale zostawia się taką przestrzeń do wypełnienia, ponieważ nie jest to muzyka, którą się wykonuje na przykład w filharmonii, gdzie wszystkie te kropeczki od do trzeba wygrać, tylko tutaj zawsze się interpretuje na swój własny sposób te wszystkie tematy. Ja grając, gram w sposób naturalny, tak jak w sposób naturalny teraz rozmawiam z Panią i nie zastanawiam się, jakich używać słów i tak dalej. Nie zastanawiam się nawet, czy to, co gram, jest jazzem, bo właściwie nikt tak naprawdę nie określił konkretnie, co to jest jazz. No jazz, najogólniej można powiedzieć, tak jak mówię, że jest to muzyka improwizowana, jest to wolność, jest to, nie wiem, no... Czy to jest taki rodzaj muzyki, który albo się podoba, albo nie? Czy jest elastyczny? Można się tego nauczyć. Ja przecież zaczynałem, tak jak większość muzyków, od rocka. No, w mojej muzyce zawsze słychać korzenie Led Zeppelin czy Deep Purple, ale okazało się, że później... W dobie elektroniki, muzyki elektronicznej, jak młodzież podchodzi do jazzu? Czy jest przestraszona, że to jest ta górna półka muzyków, że to jest coś takiego bardzo profesjonalnego? Czy jednak
no jest miejsce dla młodych ludzi. Jakie jest zainteresowanie? Ja myślę, że się dzisiaj łączą te gatunki. Najlepszym przykładem będzie właśnie ten raper z kwartetem Tomka Nowaka. Gdzie, no właśnie, rap i jazz? No właśnie, ale to się bardzo wszystko fajnie skleja. To okazuje się, że ma to sens. Naprawdę, ja słuchałem i byłem bardzo zaskoczony. Ciekawy jestem, jak ten koncert zabrzmi. Bardzo jestem ciekawy. Ja myślę, że te składy się później chyba jakoś pomieszają. Każdy koncert jazzowy kończy się jam session i myślę, że z kimś zagra, nawet nie wiem z kim i nawet nie wiem co. I to jest piękne. To już tak na zakończenie. Zaduszki w sobotę, ale zaduszki to nie jest jeden dzień, bo właśnie przez kolejne miesiące, kolejne tygodnie wy spotykacie się, pracujecie i często właśnie zaduszki są taką trampoliną, startem do powstania nowych projektów, nowych brzmień. Czy jest plan już na te 29 i po tym co po tych 29? No trudno mi powiedzieć, z kim zagram. Na dzień dzisiejszy podoba mi się to, co robią ci ludzie młodzi z Ostrowca. Przyjęli moje wyzwanie i spełnili moje oczekiwania. Żadne nazwisko nie padnie dzisiaj ostrowczan, którzy zagrają w sobotę? Padnie ze sceny. Przyjdźcie Państwo, posłuchajcie, jak ludzie grają, jak wyglądają i co to są za osoby. Chociaż już myślę, że gdzieś tam na Facebooku się jakieś zdjęcie pojawiło. Poznacie te osoby. No właśnie, na portalach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, tutaj odsyłamy, szperajcie, kochani Państwo, szukajcie, można znaleźć Rąbka, a więc nie tylko muzyka grana, ale będzie wokal. No tak, no to już powiem, że będzie to Ania Loranty, wszyscy ją znają. I Ania Loranty z Andrzejem Chochołem to taka ostrowiecka perełka, namiastka znowu nowego projektu, który się zrodził. No właśnie, jak to jest z wokalistami jazzowymi? Przyciągają? No mnie szczególnie wokalistki jazzowe. Ale nie no, śpiewanie jazzu no jest to dużym wyzwaniem, jest to odwaga, dlatego że, tak jak mówię, interpretuje się muzykę w swój własny sposób. Jeśli się ma w jazzie swoje brzmienie i jest się później rozpoznawalnym, no to się zaistnieje na rynku i człowiek się fajnie w tej sferze porusza. I wszyscy są zadowoleni, słuchacze, jak i ten, który tę muzykę wykonuje. No. Ania Loranty pracuje aktualnie nad swoją debiutancką płytą. Myślę, że tutaj nie zdradzimy wielkiej tajemnicy. Kto zauważył Anię Loranty i zaprosił na zaduszki jazzowe? No ja ją zauważyłem i myślę, że sobie spokojnie z tym wszystkim radzi. Ania się świetnie porusza w różnych stylistykach. No ale tu muszę wspomnieć, jeśli już zacząłem mówić na temat tego swojego zespołu, że mam bardzo fajną, mocną sekcję rytmiczną i zaczniemy cicho, a skończymy bardzo głośno. Zatem 29 zaduszki, no to może zaproszenie od inicjatora. Oczywiście, serdecznie Państwa zapraszam na 29 zaduszki 4 listopada na godzinę 19 do hotelu Akademia. A ja dziękuję za dzisiejszą kawę, zapraszam Państwa na kolejne spotkanie Espresso. Do zobaczenia.